19 kwietnia przypada liturgiczne wspomnienie papieża, świętego Leona IX. Bruno, bo takie imię otrzymał na chrzcie, urodził się w rodzinie hrabiowskiej w Egisheim w Alzacji 21 czerwca 1002 roku. Był krewnym cesarza Konrada II i cesarza Henryka III. Miał zaledwie 5 lat, gdy matka oddała go do szkoły i na wychowanie biskupowi w Toul, Bertoldowi. Tu ukończył chlubnie trivium i quadrivium, a więc wszystko, co szkoła katedralna mogła mu dać. W 18 roku życia został mianowany kanonikiem w San Etienne. Taki bowiem był wtedy zwyczaj. W kilka lat potem otrzymał święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki kapelana cesarskiego na dworze Konrada II. Mając 24 lata został biskupem w Toul. Od razu zabrał się do reformy kleru diecezjalnego i zakonnego, a nie była to sprawa łatwa. Przełożeni byli wtedy mianowani przez cesarzy i panów świeckich, którzy nie zawsze liczyli się z przydatnością kandydatów, dbając o to, by mieć na tych stanowiskach ludzi sobie oddanych. Bruno swoim talentem i zabiegami umiał jednak tak pokierować sprawami, by urzędy duchowne były obsadzane ludźmi godnymi. Zwoływał synody, na których dokonywał zbawiennych reform. Odzyskał wcześniej zagrabione dobra biskupie. W roku 1046 interweniował u cesarza Henryka III za biskupem Lyonu, kiedy ten wpadł w zatargi z cesarzem. Po śmierci papieża Damazego II w roku 1048 wysłano z Rzymu poselstwo do cesarza Henryka III, by wyraził zgodę na wybór Halinarda, arcybiskupa Lyonu, na papieża. Halinard jednak odmówił przyjęcia godności. W tej sytuacji Bruno, w obecności legatów rzymskich, został desygnowany na papieża przez Henryka III w grudniu 1048 roku. Bruno oświadczył, że przyjmie urząd papieski, jeśli Rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie zaakceptują ten wybór. Podkreślił tym samym konieczność wyboru, a nie nominowania. Przybył do Rzymu w stroju pątnika, zdjął sandały i boso udał się do grobu świętego Piotra, a Rzymianie i duchowieństwo jednogłośnie, przez aklamację, wybrali go na papieża. Przyjął imię Leona IX i został koronowany w bazylice świętego Piotra. Jego pontyfikat trwał zaledwie 5 lat. Były to jednak lata prawdziwie błogosławione. W tym czasie zreformował życie duchownych oraz kurię rzymską i papieską. Zapoczątkował trwałe reformy, które miały uniezależnić Kościół od cesarzy niemieckich, a także usunąć Symonię i Nikolaityzm. Na duchownych, którzy otrzymali urzędy drogą przekupstwa lub Symonii, nałożył wysokie kary. Biskupów symoniackich złożył z urzędu. Łącznie papież uczestniczył osobiście w 12 synodach w Italii, we Francji i w Niemczech. Przez swoje podróże poza granice Italii manifestował uniwersalny charakter papiestwa i uświadomił, że papież jest zwierzchnikiem wszystkich kościołów. Leon IX utworzył także kolegium kardynalskie i wyznaczył mu zadanie – wspomaganie biskupa Rzymu w jego posłudze kościołowi. Uważał, że papież powinien osobiście głosić wiarę kościoła i brać udział w uroczystościach kościelnych. Synod w Rzymie z 1049 roku zaostrzył kary nakładane na kapłanów niezachowujących celibatu, a wiernym odradził korzystania z posług żonatych księży. Na synodzie w Siponto w 1050 roku Leon IX wydał szereg dokumentów skierowanych przeciwko zwyczajom Kościoła Wschodniego. Zamiast trójporozumienia między papiestwem, Bizancjum i Niemcami wymierzonemu przeciwko Normanom, doszło do rozłamu między Kościołem Wschodnim a Zachodnim. Do Wielkiej Schizmy Wschodniej z roku 1054 doszło tuż po śmierci tego papieża. Obawa przed Normanami skłoniła Leona IX do tego, by z częścią wojsk niemieckich, italskich i wspierających go powstańców apulińskich, słabo uzbrojonych i niedostatecznie wyćwiczonych, wyruszyć przeciwko Normanom. Leon IX, dowodząc osobiście wojskami, przegrał bitwę z Normanami i dostał się do niewoli. Po kilkumiesięcznej niewoli ciężko chory papież powrócił do Rzymu. Zmarł niedługo później, 19 kwietnia 1054 roku. Papież Wiktor III w roku 1087 nakazał relikwie świętego Leona IX umieścić w podziemiach bazyliki świętego Piotra w osobnej kaplicy.
Kiedy zaś w wieku XVI została wystawiona nowa, obecna bazylika, relikwie świętego Leona IX umieszczono pod ołtarzem świętych męczenników Marcialisa i Waleriusza. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Leona, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe exaltimus, Kyrie eleison, Christe.